Siemano, z tej strony Bartek, kompaniaszostek.pl i jak to nagrywam, to jest 2 kwietnia, więc zaczyna się ten okres przygotowawczy do formy na lato. Zostały 3 miesiące do wakacji tak naprawdę i sporo osób zaczyna redukcję, więc w tym filmie pogadamy sobie o tym, jaki ja mam plan na to, żeby zejść z takiego procentu tkanki tłuszczowej, jaki mam teraz, czyli mniej więcej tak 18% do poniżej 10%. Udało mi się w zeszłym roku zejść w okolice 10%, wyglądało to mniej więcej w ten sposób, a w tym roku staram się zejść jeszcze niżej, więc powiem Wam dokładnie, jaki ja mam plan, co ja dokładnie będę robił, zarówno jak chodzi o odżywianie, jak i trening, i może komuś to pomoże, zaaplikujesz to w swojej redukcji i pomogę Ci zrobić ją sukcesywnie, tracąc tłuszcz, a nie spalając mięśni, które wybudowałeś, mam nadzieję, przez zimę. Także lecimy. Jak już wcześniej wspominałem na moim story na Instagramie, gdzie swoją drogą fajnie by było, żebyś mnie zaobserwował, bo pokazuję tam moje dni, moje treningi, co jem i różne zagadnienia omawiam, więc zobacz sobie, może mnie zaobserwuj. To ja nie jestem fanem robienia redukcji przez redukcję samych kalorii, przez odbieranie sobie pożywienia, co nie? Przez głodzenie się, przez po prostu samą redukcję jedzenia. Dlatego, że po pierwsze ciężkie jest to do utrzymania, bo trzeba jeść naprawdę bardzo, bardzo czysto i bardzo dużej ilości białka i błonnika, takiego suchego w sobie, i trzeba dużo cierpieć z tym wytrzymywaniem głodu, żeby tą tkankę tłuszczową rzeczywiście spalić, czego ja nie za bardzo jestem fanem, bo o wiele bardziej wolę dołożyć sobie aktywność fizyczną, o czym zaraz pogadam, ale dwa, że nigdy ta sylwetka nie wygląda tak dobrze, jak zrobisz to dokładając sobie właśnie cardio. Ja zawsze miałem najlepszą sylwetkę, najlepsze efekty, jak spalałem tłuszcz poprzez większą aktywność fizyczną, i mimo tego, że wiem, że to jest popularne, że cardio nie jest jakieś świetne na spalanie tłuszczu i że nie trzeba robić cardio, czy nie trzeba biegać, to ja lubię to robić, bo jakby no nigdy nie miałem lepszych efektów niż biegając, więc ja uczę Was tego, co dla mnie działa i ja rozumiem i po prostu ja widzę, że przynosi efekty, i też widzę, że jakby nigdy nie spotkałem osoby, która jest naprawdę dobrze wycięta, taka serio, wiecie, wyżyłowana, która nie robi cardio. Myślę, że zawsze ciało inaczej zareaguje na to, jak głodzicie się i po prostu, wiecie, nie dostarczacie kalorii, a jak to ciało ma powód, żeby być atletycznie wyglądające, bo jest zmuszane do aktywności, i po prostu wtedy myślę, że ciało pozbywa się tego zbędnego tłuszczu i staje się naprawdę takie wyrzeźbione, wycięte, no bo jest od niego wymagane na co dzień, żeby robiło kondycyjne rzeczy, żeby było po prostu w dobrej formie, żeby nie mieć zbędnej wagi na sobie, która go obciąża. Dlatego ja w tym roku stawiam na większą ilość cardio, nawet niż w zeszłym roku, i zakładam, że moja waga będzie spadała mi na początku w tempie 0,25 kg tygodniowo, czyli mój deficyt przez pierwszy miesiąc, czyli przez kwiecień, powinien być na poziomie mniej więcej 250 kalorii dziennie na minusie, a potem chcę przyspieszyć to w maju, tak żeby już się zupełnie dociąć, gdzie już będę świadomie jakby skupiał się tylko i wyłącznie na redukcji, zwiększę deficyt do 500 kalorii dziennie, wtedy moja waga powinna spadać mi w tempie 0,5 kg tygodniowo i zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądało. Dobra, teraz omówimy sobie odżywienie, no bo oczywiście to nie będzie tylko dodanie cardio i cała reszta taka sama, odżywienie też musi się trochę zmienić, bo owszem, będę pozwalał sobie jeść trochę więcej jedzenia w ciągu dnia, jako że spalam więcej kalorii przez dodatkową aktywność fizyczną, ale nie może to być syfiaste jedzenie, tylko musi to być dieta bazująca głównie na posiłkach wysokobiałkowych i tłuszczowych. Dlaczego? Zaraz wytłumaczę, ale głównie dlatego, że białko jest potrzebne do tego, żebym mógł nadal trochę zbudować mięśni i utrzymać to, co już na sobie mam, a dwa, zapewni mi największą sytość w ciągu dnia w połączeniu z tłuszczem, na to, żeby po prostu nie zajadać dodatkowych ilości kalorii, bo zjem coś niepełnowartościowego, co mnie nie nasyci wcześniej w ciągu dnia, więc po prostu zwiększam moje prawdopodobieństwo na niepodjadanie. Dlaczego tłuszcze? No dlatego, że mają najwięcej energii i wspierają prawidłowe funkcjonowanie hormonów w ciele, a chcę, żeby po prostu jak najdłużej dobrze się czuć i jak najdłużej być w stanie budować mięśnie, nawet podczas tego procesu, gdzie jeszcze będę miał troszkę na sobie tego tłuszczu, który mogę w tym celu wykorzystać. Więc będę starał się trzymać dwóch zasad. Pierwsza, no to 95% moich posiłków będzie musiało być pełnowartościowe i nieprzetworzone. Dwa, że będę musiał zjadać 2 gramy białka na kilogram mojej chudej masy ciała, czyli no mniej więcej po prostu mojej masy ciała w moim przypadku, bo jakby nie będzie tego tłuszczu zbyt dużo, po to właśnie, żeby być nasyconym. Jak największą ilość węglowodanów, szczególnie tych zbędnych, z takich rzeczy właśnie bardziej przetworzonych, wytnę z mojej diety. Dlaczego? No dlatego, że węglowodany nie są aż tak bardzo nam potrzebne do funkcjonowania, Minimalną ilość ich nadal będę oczywiście zjadał w ciągu dnia i trochę większej ilości w dni treningowe, szczególnie po to, żeby właśnie mieć więcej siły na treningach, więcej energii. Będę jadł to głównie w posiłkach przedtreningowych, większość węglowodanów, a tak to poza tym w ciągu dnia będę skupiał się właśnie na białkach, tłuszczu i warzywach i owocach, po to, żeby mieć witaminy i wszystkie mikroelementy, no i do tego błonnik, który dodatkowo pozwoli mi nasycić się na dłużej. Daj znać w komentarzu, jakbyś chciał taki dokładniejszy trochę film o takiej diecie, którą ja uważam za najbardziej skuteczną na takie dobre redukowanie samego tłuszczu bez utraty mięśni. Teraz jeżeli chodzi o trening siłowy, to cały czas będę trenował dokładnie tak samo. Ja trenuję dokładnie w ten sam sposób na redukcji co na masie, czyli cały czas ilość serii, ilość powtórzeń, rodzaj ćwiczeń, rozkład ćwiczeń i tak i tak. Wszystko i tak. I to wszystko pozostaje takie samo, jedyne co się zmieni to moje odżywianie. Jestem świadomy tego, że tylko na początku redukcji będę w stanie dalej progresować z ciężarem, bo później już po prostu deficyt będzie za duży i będę miał za mało energii, żeby móc dokładać ciężaru na sztandze, więc o tym pamiętajcie, że w takiej zaawansowanej redukcji to jest normalne, że nie będziecie w stanie budować dalej masy mięśniowej, bo po prostu nie ma ciało wystarczająco kalorii, żeby po prostu móc sobie pozwolić na budowanie dalej mięśni, więc albo budujemy masę mięśniową, albo się redukujemy jakby w pewnym jakby momencie. Musicie być świadomi tego, że jeżeli chcecie się naprawdę dobrze wyciąć, to musicie odpuścić sobie na jakiś czas progresowanie z ciężarem i po prostu postawić na to, że będziecie wycięci i dopiero jak stwierdzicie, że znowu chcecie budować, to wtedy troszkę mniejsze wycięcie, ale już będziecie w stanie budować. Dojdzie mi do tego aktywność dodatkowa z sesji cardio, które będę robił zarówno jakby na świeżym powietrzu w terenie, jak i domowo, jakby takie stacjonarne sesje i też sesje mobilnościowe. I wszystkie te treningi, przynajmniej niektóre, będę wrzucał na mojego YouTube'a, więc jeżeli Cię interesują te treningi i chcesz robić dokładnie to, co ja, no to subskrybuj, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz i wtedy będziesz dostawał filmiki ode mnie z tymi treningami tutaj na kanale. Teraz jak to cardio będzie u mnie wyglądało? No początkowo będę robił tylko 4 sesje tygodniowo, dlatego że chcę jeszcze przez ten kwiecień zrobić trochę rekompozycji i wykorzystać trochę tego tłuszczu, który na sobie mam, żeby jeszcze trochę mięśni dobudować, o ile będę w stanie. Później będzie to 5 do 6 sesji, ale będą to sesje, będę robił dwa rodzaje cardio. Będzie to albo HIIT, czyli High Intensity Interval Training, czyli po prostu wysokiej intensywności, ale krótkie interwały, albo LIS, czyli Low Intensity Steady State, czyli bardziej długoterminowa sesja, tak 30-45 minut, ale na niższym trochę wysiłku, ale za to stałego tempa. I u mnie to będzie głównie bieganie. Jeżeli chodzi o interwały, no to będę robił właśnie albo interwały szybkich sprintów, albo takie sesje domowe, albo będę też robił trzeci rodzaj treningu cardio, czyli taki miks, taki protokół mój specjalny spalania tłuszczu. Dajcie mi też znać w komentarzu, czy chcecie taki filmik o tym, jak ja robię cardio najefektywniej na spalanie tłuszczu. No mega ważna w tym procesie będzie też jakość mojego snu, więc zawsze będę starał się robić te 7 do 9 godzin spania, jeżeli tylko będę mógł, bo to jest mega ważne, też w jak najlepszych warunkach, czyli chłodne pomieszczenie, jak najniższa temperatura. No i też, żeby właśnie poprawić jakość snu, to będę starał się nie jeść już tak 2-3 godziny przed snem najlepiej. Jak będę jakiś wcześniej bardzo głodny, to też będę się starał jeść albo białko, albo jakiś owoc, albo warzywo, tak żeby po prostu konkretem się najeść, co nie? A nie wpychać w siebie jakiegoś pustego kalorycznie jedzenia, tylko jak najbardziej konkretne. No i myślę, że gdzieś tak do połowy czerwca powinniśmy już się znaleźć gdzieś w okolicach tych poniżej 10%. To będzie szczególnie ważne, żeby po prostu cały czas jeść na okrągło to samo, bo po prostu najłatwiej będzie mi to w ten sposób utrzymać, że będę wiedział, ile muszę zjeść danego dnia, żeby to dalej działało i cały czas robić tyle samo cardio, nie odpuszczać każdej sesji cardio, robić to solidnie, bo pamiętajcie, że im niżej jesteście z tkanką tłuszczową, im bliżej do takiego naprawdę niskiego poziomu, tym ciężej jest po prostu to dociąć i trzeba być bardzo konsekwentnym. Jak szukasz dla siebie takiego programu, który pozwoli Ci i zbudować masę mięśniową i później zredukować tłuszcz i nauczyć się tego wszystkiego od podstaw, jak to wszystko robić i rozumieć, możesz sobie obczaić moje programy na kompaniaszostek.pl, może któryś Ci się spodoba. Subskrybuj kanał po więcej, bo będą tutaj się pojawiały te filmy z całego tego procesu, jak będę się redukował do 10% tkanki tłuszczowej. Dajcie znać w komentarzach o tych filmach na cardio, na spalanie i o diecie, czy chcielibyście takie filmy. I standardowo, jak chcesz mi pomóc, to łapka w górę pod tym filmem i widzimy się w następnych. Na razie.